Hello, kochani, dzisiaj nowość na moim kanale. Znowu się dotykam po tej twarzy, ale ostatnio na YouTube jakiś film oglądałam i też ktoś się dotykał, ale nie wiem, czemu to tak działa. Mówię głośno, bo babcia na dole, ale śpi jak kamień. Pogoda. Wiatr, trochę słońca. Deszcz, trochę słońca. No liczę, że tak jak wczoraj, czy tam przedwczoraj po południu się przejaśniło i pojadę sobie na jakąś wycieczkę, bo rodzina tutaj przyjeżdża do pań, będą gotować fiszpaja. Nawet nie mam chęci próbować, no ale zobaczymy. Natomiast to, co chciałam opowiedzieć dzisiaj, jest to nowość i od razu mówię, że dedykuję moim przyjaciółkom Dorocie i Asi, ponieważ tematyka właśnie będzie związana z nimi. Więc będzie to recenzja filmów. I o, to jeszcze jest debilne. A w zasadzie jeden film, a jedna seria filmów. Więc film ma tytuł, po niemiecku dopiszę, ale tam jest coś z Vorname, bo chodzi o wybranie imienia, a po polsku tytuł jest Dlaczego nie Adolf? Albo może Adolf? No, tytuły napiszę, nie przygotowałam się jak to ja oczywiście. Natomiast drugi jest to seria filmów Lena Lorenz. I to są wszystko produkcje niemieckie, które zaskoczyły mnie na wielu poziomach. Naprawdę bardzo, bardzo dobry poziom kina, takiego popularnego, to nie kino artystyczne. Więc film Dlaczego nie Adolf? Jest o wybraniu imienia dla dziecka. A sam tytuł już zgadza, więc można się domyślić, jakie. No tam para po prostu, wszystko się rozgrywa w takim gronie rodziny. Siostra, brat, przyjaciel ich, wychowywany przez ich rodziców i mąż tej siostry i żona tego brata. Ta żona brata jest w ciąży. I to trochę przypomina film, o którym już kiedyś wspomniałam, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, bo po prostu wkoło tej sprawy wybrania imienia takie różne się nawiązują intrygi i tak dalej, wychodzą różne sekrety na jaw, kto się w kim kocha, kto kogo z kim zdradza i tak dalej. Bardzo, bardzo dobry film. Super pomysł, oryginalny, no bo to Miło się kłamie, to już wiecie, 4 wersje, czyli więcej. W ogóle mi się wydaje, że w każdym kraju to zrobili. Bardzo dobrze zagrane, bardzo dobre dialogi. Fajnie wszystko wyglądające, naprawdę miło się ogląda film, a jednocześnie taki, że coś tam można się z niego dowiedzieć i nauczyć. Więc polecam. Natomiast seria Lena Lorenz jest o kobiecie, takiej mniej więcej 30-30-paroletniej, która jest położną, ale taką nietypową, ma swój gabinet i to jest takie położnictwo, takie, wiecie, naturalne. Ona tylko trąbką słucha te brzuchy, patrzy na ten brzuch już, powie, który to miesiąc, obmacuje je i tak dalej. I w każdym, i to jest, nie jest serial, bo to są filmy takie pełnometrażowe, półtora godziny, tam około godzina z kawałkiem, ale zawsze są ci sami bohaterowie, ona, jej rodzina, zawsze jest jakaś tematyka jakiegoś tam związana z tym, z ciążą, posiadaniem dzieci, różnista. I są różne perypetie ich osobiste. Słuchajcie, i najbardziej co mi zaimponowało, jest tam pokazana demencja, związek homoseksualny, bardzo dużo tych kwestii takich niemożności zajścia w ciążę, porzucenia dziecka, takich kwestii społecznych. O, w uchodźcach jest jeden. I wszystko jest tak mądrze pokazane, bez takich, wiecie, hollywoodzkich, prostych rozwiązań. Bardzo dogłębnie, tak jakby troszeczkę to miało funkcję edukacyjną, taką prospołeczną, ale jednocześnie bardzo życiowo, tak naprawdę świetnie zagrane. Co najdziwniejsze, pięknie wyglądające kobiety, wszystkie. Jest tam wątek, mama jest taką kobietą w moim wieku i ona ma tam różne romanse. No i jest taką panią przy kości, ale też zawsze świetnie wygląda. Świetnie ubrane, uczesane, umalowane, wyglądające. Po prostu jestem w szoku. Muszę zmienić swoje zdanie o tych Niemczech i może tam pojechać do tej roboty. Okulary to muszę poprawiać, przepraszam, ale może moje wrażenie z Niemiec się tak źle zaczęło, bo wylądowałam w takiej dziurze jak ten Stadlon i tam było tak nieprzyjemnie, jeśli chodzi o ludzi. Więc Lena Lorenz wciągnęłam. Ja to wszystko, jak wiecie, no ludzie, jak nie urak, to sraczka. Miałam nagrać sobie jednym ciągiem film. A tutaj skończyłam się pamięć w operacie, ale szybka tam
akcja i się udało. Więc no, ze względu na to, że są to filmy niemieckie i w ogóle są tak dobrze Niemcy pokazane i tak dobre jest to kino popularne, to dedykuję doradcę. Więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Muszę te Niemcy od innej strony zgłębić, bo jak byłam w Hamburgu, to miałam takich interakcji z innymi ludźmi, bo spędzałam czas z Dorotą i jej rodziną. A w tym Stadlon dużo miałam interakcji z ludźmi z zewnątrz, które były nieprzyjemne. Bardzo nieprzyjemne. Ojeju, jak nieprzyjemne. A czemu dedykuję Asi? Ponieważ cała akcja Lena Lorenz, i to jest następna super rzecz, dzieje się w Bawarii, w górach. To się wszystko dzieje na wsi i bardzo dużo bohaterów się wspina. Wspinaczka skałkowa i też jest o wypadku, że to jest niebezpieczne, o wycieczkach, no bardzo dużo. Jedna z bohaterek w ogóle jest taką przewodniczką górską i sklep taki sportowy ze sprzętem prowadzi. I następna super rzecz w tym filmie, no i to też mi się podobało, że tam wieś takie tematy, oni też, no że to rolnictwo już nie bardzo, więc agroturystykę rozwijają, to też są tacy goście z zewnątrz różni i różne też śmieszne sytuacje, jest tam wszystkiego w miarę, ale jest strasznie pięknie też pokazana przyroda, jest bardzo dużo obrazków, wiecie, te wschody słońca, zachody słońca, te góry, no pięknie. Następna rzecz, która mnie zaimponowała, muzyka, takie współczesne bardzo piosenki, te popularne, bardzo ładnie dobrane, wstawione. A to już świadczy o tym, że niezły budżet na taki film idzie też, bo wykupują prawa. Nie? Masa tych piosenek powstawionych i bardzo ładnie dobranych. Ładne sceny seksu, no naprawdę nie ma się do czego przyczepić poza jednym. Te filmy mają jakąś tam kolejność chronologiczną, ale mi się nie chciało ich tak układać, no bo one nie są jak serial na Zalukaju Nos. Tylko są, no więc po prostu oglądałam je ciągiem. Każdy się da obejrzeć osobno. One nie są takie ściśle związane i da się też obejrzeć tak pomieszane, nie chronologicznie. Tylko, że tam czasami już się coś wie, co się wydarzyło, bo się obejrzało wcześniej, czy co się wydarzy później. Ale nie jest to istotne. Jedyną uwagę, którą mam, troszeczkę ta ich praca rolnicza jest tak pokazana śmiesznie, nie? Że przecież wiecie, jak się idzie w pole, to się zapierdala ileś tam godzin. No on, wiesz, tam poprzerzuca trochę gnoju, przyjdzie jakiś gość czy coś, on już to rzuca, o, już skończyłam, idę. I druga strasznie śmieszna rzecz, oni hodują też jakieś świnie rasowe, takie starych ras. I też fajnie te świnie są pokazane, takie włochate świnie całe, takie w błocie. W zasadzie raz, dwie rasy jakby pokazują, raz jedną i drugą, ale zawsze, cały czas. A ta akcja jest rozciągnięta na parę lat na pewno. Te świnie są prosiaczki, żeby to takie było sweet, nie? No i też trochę jest o tych problemach finansowych, jakichś kredytach, niespłaconych podatkach tej rodziny, w sensie tego rolnictwa, ale jednocześnie jak tylko coś potrzebują, nowy traktor, bo stary rozpierdolili, wielkie lodówki dla mamy, bo zaczynają tam jakąś produkcję taką, wiecie, ekospożywczą czy coś, oni od razu to kupują, nie mają problemu, więc jest troszeczkę takiej niekonsekwencji, no ale wiadomo, to jest film, ładne wnętrza, ładny dom, ładni ludzie, po prostu, kurde, totalna zmiana mojego myślenia o Niemczech, nawet z tego względu, że są w stanie po prostu taki wyprodukować, no chciałam, żeby Polacy to umieli, bo to coś w stylu, wiecie, jak te nasze rancze, leśniczówki, domy nad rezlewiskiem, ale tak naprawdę, naprawdę bardzo fajnie pokazane, więc serdecznie polecam. Lena Lorenz i dlaczego nie Adolf? Reżyserów, jakieś tam szczegóły podam w opisie. Pozdrawiam Was serdecznie, pomału wychodzi mi słonka, więc myślę, że będę miała jakąś wycieczkę. Pa, pa, miłej niedzieli Wam życzę.